To już ostatnia nasza niestety konferencja, ale też uważam bardzo ważna. I tak właściwie też Pan Jezus mi, jak tu jechałem, tak pokazał, że dobrze byłoby podjąć ten temat. Ona traktuje o tej przestrzeni mądrości kobiety, która odpowiedzialna jest za przyjęcie daru własnego ciała i godnego traktowania własnego ciała. To też jest znak mądrości kobiety. Tak jak powiedziałem wczoraj, bez wątpienia wiele kobiet ma wielki sprzeciw odnośnie własnego ciała. Patrzy na siebie bardzo krytycznie. Nie potrafi uznać własnego ciała jako dar od Pana Boga. I tutaj paradoks polega na tym, że wiele kobiet, które obiektywnie mogłyby uchodzić za wzorcowe w tych tak zwanych modelach współczesnego świata, i tak będą sądziły, będą twierdziły, że ich ciało ma wiele niedoskonałości, wad i być może też to, w jaki sposób traktują swoje ciało, no jest wyrazem ich wewnętrznego sprzeciwu wobec tego daru od Boga. Mądra kobieta zdaje sobie sprawę z tego, że wszystko, co ma, pochodzi od Pana Boga i jest darem, najlepszym możliwym. Choćby nawet na zewnątrz było wiele znaków, czy to od ludzi, czy w ludzkich opiniach, że kobieta uważa, że otrzymała gorsze ciało niż inni, obarczone jakimiś defektami. Nie wiemy, jak Bóg na to patrzy. Nie wiemy, dlaczego Bóg ofiarował jej takie, a nie inne ciało i czemu to ma służyć. Może się właśnie okazać, że otrzymała najlepsze możliwe ciało dla niej samej. Że Bóg daje nam to, co ma nas doprowadzić do nieba. A więc przyjmując ten Boży dar, trzeba zatroszczyć się o wdzięczność i potraktować własne ciało tak, jak powinniśmy je traktować. Jako Boży dar z szacunkiem, godnie, jako świątynię Bożego Ducha. Przejadanie się, lenistwo, traktowanie ciała jako narzędzia rozkoszy to dzisiaj podstawowe grzechy przeciwko własnemu ciału. Ale też pojawiły się nowe problemy, a więc ucieczka w różnego rodzaju leki, lekomania, szpikowanie się różnymi substancjami chemicznymi dla chwilowego, rzekomego poprawienia własnego wizerunku, nieuzasadnione operacje plastyczne. To wszystko w dłuższej perspektywie może przynieść szkodę. Traktowanie siebie, własnego ciała jako lepszego od ciała innych kobiet także jest grzechem. To wszystko to są grzechy. Grzechy przeciwko ciału. Grzechy egoizmu. Grzechy przeciw Stwórcy. I tutaj potrzeba na nowo prosić Pana Boga o dar mądrości, jak mądrze dysponować tym darem, jakim jest własne ciało. Ciało ma służyć Bogu. Ma służyć wypełnieniu swojego życiowego powołania. Ale nigdy ono nam nie zostało dane dla użycia, dla zabawy, dla rozrywki, czy to własnej, czy mężczyzn. I miał świadomość tego sługa Boży, już niedługo błogosławiony, kardynał Stefan Wyszyński, który napisał kiedyś list do kobiet, właśnie dotyczących sfery czystości ciała. I myślę, że on jest dzisiaj bardzo aktualny. Warto go przeczytać w takich obszernych fragmentach. Postaram się to zrobić. I spróbować odczytać w tym liście wielką mądrość, nie tylko tego człowieka, ale mądrość Bożą, bardzo aktualną i myślę jeszcze bardziej aktualną na dzisiejsze czasy, kiedy to ciało stało się towarem i wiele kobiet mierzy swoją wartość właśnie w ten sposób, co inni powiedzą na temat mojego ciała, a nigdy to nie ma być wyznacznikiem naszej wartości. I co napisał kardynał Wyszyński? Do rodziny, do narzeczeństwa, do małżeństwa wniesiesz przede wszystkim siebie. To jest twój posag, ty sama i twoje serce. To, co wniesiesz, będzie takie, jaka ty jesteś, czyste i nieskazitelne albo zbrukane. Szczęście twego narzeczeństwa i małżeństwa zależy od twojego posagu, od ciebie samej. Jeśli wejdziesz w życie narzeczeńskie czysta,
Twoje małżeństwo będzie czyste. Dzieci Twoje będą się rodzić z czystej matki. Próg Twego domu będzie święty. Jeśli wejdziesz zbrukana, wszystko będzie zbrukane. Tutaj już odczytujemy, że kardynał pisał prawdopodobnie z myślą o tych dziewczętach, które jeszcze nie weszły w związek małżeński, do bardzo młodych kobiet, zachęcając je do czystości. Ale uważam, że sprawa czystości dotyczy nas przez całe życie. Przecież jest też coś takiego jak czystość małżeńska, która wyraża się przede wszystkim w wierności, w odcięciu się od treści, które pobudzają wyobraźnię, czy mogą skłaniać nas do jakichś nieczystych zachowań, grzechów, a więc treści erotyczne, pornograficzne. No i także oczywiście wykluczenie ze swojego życia antykoncepcji. To wszystko stanowi o czystości każdej kobiety, nawet tej, która jest w małżeństwie. I właśnie w tym fragmencie, który przeczytam, mieści się jedna główna myśl, że jesteś darem. Na każdym etapie życia jesteś darem dla rodziny, dla dzieci, dla męża, ale ten dar będzie prawdziwy i wartościowy, jeśli on będzie czysty, niezniszczony. I dalej kardynał pisze: dobrze wiesz, jak bardzo potrzebne jest rodzinie Twoje miłujące serce. Ale tylko serce czyste jest zdolne do prawdziwej miłości. I dobrze wiesz również, że aby zachować i ustrzec czystość, trzeba ją uważać za skarb i czuwać, by go nie stracić przez nieuwagę, lekkomyślność czy nieostrożne potknięcie. Jak naprawić drogocenny kryształ, gdy upadnie na bruk i roztłucze się w drobne kawałki? Jak naprawisz kryształ swego serca i ciała? Skazy zostaną, a szkoda, bo kryształ straci wtedy swoją cenę. I dlatego trzeba wysiłku, ostrożności i dużej czujności, aby ustrzec swoje serce, zachować czystość i godność. A więc powtórzę jeszcze raz to zdanie, które na początku wybrzmiało: tylko czyste serce jest zdolne do prawdziwej miłości. I być może te momenty naszego życia, które są skażone jakimś kryzysem, trudnością w odwzajemnieniu albo przyjęciu miłości, są niestety związane z jakimiś upadkami w sferze czystości, które nie zostały czy to wyznane w konfesjonale, bo niestety ten problem wciąż jest bardzo aktualny, a więc wstydu przed wyznawaniem takich grzechów w konfesjonale, nazywaniem ich po imieniu. Bardzo, bardzo wielki problem, niestety. Pan Jezus o tym mówi wielu mistykom, jak bardzo ranią go, obrażają zatajane grzechy w konfesjonale. A tu nawet nie trzeba mówić, że właśnie ta sfera seksualna w jakiś szczególny sposób jest związana właśnie z tego rodzaju grzechami. No i ktoś na przykład, czy to przed ślubem, czy na jakimś etapie życia, chce się wyspowiadać, zerwać z przeszłością, no ale no niestety. Nie stać go na taką szczerość konfesjonale, no grzech zostaje, jeszcze na dodatek grzech zatajony i zamiast łaski no jest świętokradztwo. I dalej tutaj mówi kardynał o tym, że to jest skarb, skarb, o który trzeba dbać. Trzeba czuwać, by przez lekkomyślność go nie stracić. Trzeba czuwać nad tym skarbem przez całe swoje życie, na każdym etapie swojego życia. To też jest jakiś bardzo przykry znak czasu, że kobiety, które przypuśćmy w młodości się dobrze prowadziły, były wierne w swoim małżeństwie, miały pewne zasady, to nagle po śmierci męża, no nagle jakby diabeł spuścił ze smycz. Właśnie problem takich wdówek różnych. No i różne dziwne rzeczy się dzieją w przypadku niektórych z nich, no, które bardzo zasmucają Pana Jezusa i każą zadać sobie pytanie, no co się z Tobą, kobieto, dzieje teraz? No tyle lat, pięknie w Bogu, w czystości, no teraz nagle chcesz to wszystko stracić, tak siebie zniszczyć, co chcesz wnieść do nieba? No dzieje się tak dlatego, bo jest taki świat, jest taka presja nawet na te kobiety, no które właściwie już z racji większej świadomości zbliżającej się śmierci, czy śmierci współmałżonka, powinny bardziej skupić się na życiu wiecznym, aby nie stracić tej nagrody w niebie. W dalszej części kardynał pisze o tym, jakie ma być nasze zachowanie. Tym, co cię najlepiej ustrzeże i ochroni, jest twoje zachowanie i postawa
sposób i styl życia. To jakby mur obronny strzegący skarbu Twego serca. Od skromności i godności Twego zewnętrznego zachowania zależeć będzie i już dziś zależy czystość i nietknięta wielkość Twego serca. Dlatego dziś najmilsze dziewczęta w trosce o polski kraj i polski dom, o zagrożoną godność polskiej kobiety, w walce o czyste serce polskich dziewcząt, zacznijcie krucjatę skromności w codziennym zachowaniu, w stosunkach koleżeńskich, towarzyskich z chłopcami. Zacznijcie krucjatę skromności. Słowo, które dzisiaj jest bardzo niemodne. I ono stało się jakiegoś rodzaju przekleństwem dla wielu kobiet. Właśnie, bo ty jesteś zacofana, że zachowujesz się w jakiś taki sposób, no nie dzisiejszy i tak dalej. No już nie chcę uciekać do takich wulgaryzmów, jakie można usłyszeć, szczególnie z ust chłopaków, mężczyzn, których razi skromność. Razi skromność, bo udowadnia im, czy wykazuje ich nieczystość, ich zbrukanie. I to jest właśnie taka postawa, jak się często spotyka niestety w świecie. Stań się taki jak my. To mi się od razu też przypomina sytuacja z jednej szkoły, gdzie była lekcja o czystości i ksiądz mówił coś właśnie o dziewictwie. No i cała klasa, tam były przeważnie dziewczęta, zaczęły się śmiać i mówić, no proszę księdza, to ksiądz może sobie odpuścić, bo nas to już nie dotyczy. I takie dumne zaczęły się śmiać, chciały upokorzyć tego księdza. No i nagle jedna dziewczyna tak bardzo dobitnie powiedziała, a przepraszam, niech ksiądz mówi, mnie to dotyczy, ja jestem ciągle dziewicą. No i one po pierwsze to tak zamilkły, no bo nagle niespodziewanie, że miała odwagę wprost powiedzieć. No później wybuchnęły śmiechem na nią, że a tak, ty tutaj dziewica, tak. A ona cicho, spokojnie powiedziała do nich tak, że taka jak wy, to mogę się stać w jednym momencie, ale wy już nigdy nie staniecie się taka jak ja. I była cisza jak makiem Zasia. Przepięknie zamknęła usta swoim koleżankom. A więc właśnie, pomimo tego, że współczesny świat zrobi wszystko, żeby zabić w młodej kobiecie, ale jak powtarzam, na każdym etapie życia, zabić skromność, taki zdrowy wstyd, który jest potężną obroną naturalną, daną nam od Pana Boga, to trzeba tym bardziej pielęgnować go w sobie, w swoim własnym zachowaniu, w postawie, w stylu życia. I kardynał Wyszyński dalej pisze, zacznijcie jakiś nowy styl, prawdziwie dziewczęcy, pełen najwyższego wdzięku i kobiecości, proste, a przecież pełen godności. Wiecie, co to znaczy ładny? To znaczy pełen ładu. Musicie być ładne, to znaczy uporządkowane, zharmonizowane we wszystkim. Uczucie musi być w harmonii z wolą i rozumem, a całe zachowanie zewnętrzne musi być wyrazem ładu wewnętrznego. Musi być ładne. Nie może się zdarzyć, by dziewczyna wewnętrznie czysta i pełna godności zachowywała się jak chłopczyca, ot, bo taka jest moda. Właśnie to zharmonizowanie całego zachowania, uporządkowanie we wszystkim, w mowie, poruszaniu się, w ubiorze. To wszystko stanowi o tym, czy kobieta jest piękna, czy jest ładna. I pomimo, że wydaje się tak pozornie, że mężczyzna to leci na tą kobietę, no, która więcej odsłoni, no to tak, to muchy lecą na każde główienko, prawda? I ci zepsuci też polecą na byle co. Ale właśnie ci wartościowi, oni doceniają właśnie piękno kobiety, w której jest ta harmonia. I to są naprawdę piękne kobiety, wspaniałe, piękne kobiety i naprawdę no, mężczyźni doceniają właśnie to piękno. Oni go szukają, chcą, żeby tego piękna w świecie, w ich otoczeniu było jak najwięcej. Tylko pamiętajcie, to co wartościowe, to zawsze gdzieś ukryte, a to co zepsute jest krzykliwe i trudno byłoby pójść właśnie za modą tego świata, bo nikt nie zauważy tego piękna, które jest w tobie. To zauważy, to piękno krzyczy, woła, świeci tym naturalnym pięknem. Zresztą to już sam wielokrotnie podaję jako przykład, szczególnie wśród młodzieży, kiedy to była jakaś taka okoliczność, że zebrało się dużo młodzieży, było tam wiele młodych kobiet
oczywiście no, takich bardzo na ten styl współczesnego świata. I między nimi pojawiła się taka właśnie zwykła dziewczyna, czy no niezwykła, zdecydowanie niezwykła, bo po pierwsze no, była bardzo wierząca, piękna, ale właśnie w tej swojej czystości, zjednoczeniu z Bogiem, odróżniała się od innych kobiet przede wszystkim tym, że przyszła w sukience, kiedy wszystkie właśnie tak, takie chłopczyce, prawda, i tak dalej, jakieś dziwne fryzury, no sztuczne 100%, a ona w tej swojej takiej naturalności. No i tak wszystkie ją zauważyły, tylko takie szepty między sobą, obgadywanie, prawda, ale i zazdrościły, bo jednak no, chłopcy z podziwem patrzyli na tę kobietę. Tak bardzo się wyróżniała w swojej naturalności. I tak ja wiedziałem, że no, źródłem jej piękna to było przede wszystkim to, że miała czyste serce, czystą duszę. I że piękno Jezusa no, wybrzmiewało w całej jej postawie, w tym jak się zachowywała. I o tym też pisze dalej kardynał. Musisz sobie nakazać taki styl uczesania, ubierania się, spojrzenia, gestów, słów, jakie ci dyktuje twoje serce poddane rozumnej woli. Jasne jest, że twoje serce musi być czyste, za wszelką cenę, że twoje uczucie musi być rozumne, że cała twoja postawa zewnętrzna musi być pełna godności dziecka Bożego i godności Polki, którą tak ceniły wasze matki. I przez długie lata rzeczywiście Polki uchodziły za najpiękniejsze kobiety na świecie, ale to wynikało właśnie z tego, że one naprawdę były wierzącymi, modliły się blisko Pana Jezusa, miały czyste serca. A teraz po latach to się niestety zmieniło. No, z jakich powodów to już mówiliśmy sobie na wcześniejszych konferencjach, właśnie otwarcie się na grzech, na zło, na śmierć. To wszystko ma swój wyraz na zewnątrz. W jaki sposób te kobiety się ubierają, zachowują, wypowiadają. Choćby właśnie te hasła strajku kobiet, no, które są przekleństwami, prawda? Wypierć. No, to jest właśnie to, co mam do powiedzenia dziś. Znaczny procent kobiet. Z czym do ludzi? Gdzie tu piękno? Nie ma ani w mowie, ani w ubiorze, ani w zachowaniu. W niczym tego piękna nie ma. No i przez długie lata mówiło się, że te kobiety są piękne. No dziś to, jak powiedziałem, mocno się zmieniło. I też po wielu latach wróciła do Polski taka jedna moja znajoma. I tak dzwoniąc do mnie mówi, ale ta Polska się zmieniła. Ja mówię, ale że co, no że te budynki takie wyremontowane czy coś. Nie, że ludzie się zmienili. No ale tak na lepiej czy na gorzej. Te kobiety w Polsce to wyglądają jak tajskie prostytutki. Tak powiedziała. No powiedziałem, no troszkę to tak jest. Sztuczność i wyuzdanie. Zwrócenie na siebie uwagę. Ale właśnie w taki sposób, który pobudza mężczyzn, który prowadzi do grzechu. Nie tego chce Pan Bóg. Dalej kardynał zachęca do tego, żeby cenić swoje usta i słowa. Nie wszystko jedno, jakim językiem przemawiasz do swoich koleżanek i kolegów, nawet do siebie samej, gdy cię nikt nie słyszy, gdy czegoś szukasz w pośpiechu. Nie wszystko jedno, jakie słowa rzucasz martwym przedmiotom. Słowo niegodne twych ust coś w tobie rzeźbi, zostawia ślad. Ceni swoje usta i słowa, zwłaszcza gdy zwracasz się do innych ludzi, gdy one w innych coś mogą wyrzeźbić. Przypatrz się, jakie usta ma Najświętsza Panna w cudownym obrazie jasnogórskim. Przedziwnie dobre, spokojne, raczej milczące. Jak kojące są słowa z tych ust. Nikogo nie ranią, lecz goją, a są tak brzemienne, że do końca świata starczy ich treści dla wszystkich dzieci Kościoła. I to jest wielka mądrość kardynała, by pokazać, jaką wartość ma dzisiaj milczenie, oszczędność i ważenie słów. I to też buduje autorytet kobiety. Nie ilość wypowiadanych słów, ale mądrość. Mądrość, która wynika ze zjednoczenia z Bogiem, ale też z serca. Jak jest napisane w Piśmie Świętym, z obfitości serca mówią usta. Jakże brzydkie jest, odrzucające, kiedy kobieta przeklina, kiedy w sposób niewłaściwy wykorzystuje dar mowy.
Bez wątpienia jest prawdą, co napisał kardynał. To, co mówisz, zostawia ślad na tobie. A co o spojrzeniu mówi kardynał? Nie wszystko jedno, moja droga, jak patrzysz. Od twojego spojrzenia zależy bardzo wiele. Nieraz czyjś spokój lub nawet życie. A więc panuj nad swoim spojrzeniem i szanuj je. Nie rozrzucaj go na prawo i na lewo. Włoski poeta Dante w swojej Boskiej Komedii opisuje drogę przez czyściec. Prowadzi go spowita welonem ukochana Beatrycza. Gdy na progu nieba uniosła welon i spojrzała na niego, Dante zdumiał się. W oczach Beatrycze ujrzał Boga. Twoje oczy muszą głęboko patrzeć w oczy Najświętszej Matki, bo w nich najlepiej widać jej Syna. Gdy się w nie zapatrzysz, będą ludzie w twoich oczach oglądali to, co Boże. Jeszcze raz zachęcam do adoracji, do tego nieustannego wpatrywania się w Pana Jezusa. To zostawia ślad w oczach kobiet i jest prawdą, co też mówi wielu mężczyzn, że gdzieś tam spotkali jakąś wyjątkowo piękną kobietę, jak żałują, że nie mogli albo nie mieli odwagi do niej podejść, zagadać. Była taka piękna i pytam, ale co konkretnie? No te oczy właśnie. I jeśli to są oczy katoliczki, osoby, która adoruje Pana Jezusa, to jest właśnie to, co stanowi o jej pięknie. Czystość, czyste spojrzenie, oszczędne, skromne, zakochane w Bogu. Czystość spojrzenia, w którym odbija się Bóg, albo odbija się zepsucie. Czasami, szczególnie jak się wchodzi do szkół, albo w te przestrzenie, gdzie są młode dziewczęta, kobiety, w oczach można przeczytać wszystko. Co tam się dzieje? Jaki tam jest nieraz syf, grzech, pogubienie? Jakże rzadko dzisiaj o właśnie takie czyste, przejrzyste oczy. Dalej pisze prymas Wyszyński. Kiedyś będziesz patrzyła, a może już patrzysz w oczy ukochanego człowieka. Kiedyś będziesz patrzyła w oczy twoich dzieci. Zachowaj dla nich czystość i głębię swojego spojrzenia. Nie trwoń go. Nie zniekształcaj uwodzącym przymrużeniem oczu. Naucz się patrzeć prosto i szczerze w oczy i serca ludzkie. Czystym oczom wszystko wydaje się czyste. Brudne spojrzenie jest jak zakurzona szyba. Wszystko w nim brudne i zniekształcone. No właśnie, piękne zadanie kobiety, by zwracała uwagę na to, jakim wzrokiem patrzy w oczy swoich dzieci, co im przekazuje, co one zobaczą w twoich oczach. Nie trwonić spojrzenia. I dalej prymas pisze. Na Jasną Górę przyszedł kiedyś pewien mężczyzna i prosił o spowiedź. Po 20 latach. Co się stało, że dziś właśnie postanowiłeś się wyspowiadać? Pyta spowiednik. Jechałem w jednym przedziale z młodą dziewczyną. Otaksowałem ją oczami, jak wszystkie inne kobiety. Czytała książkę. Raz popatrzyła na mnie. Wysiadając, jeszcze raz podniosła oczy. I więcej nic. Nie powiedziała ani słowa. I nagle poczułem się taki brudny, taki strasznie zły, że wysiadłem z pociągu i przyszedłem tutaj. Proszę mi pomóc, ojcze. Dobrze się wyspowiadać, bo sam pewnie nie potrafię. Proście o takie spojrzenie, by się od niego odmieniały serca. Bo od waszego spojrzenia poruszały się zdrowym wyrzutem sumienia oczy waszych dzieci, które może się pogubiły. Oczy waszych mężów. Żeby wasze spojrzenie było dla nich wyrzutem sumienia. By poczuli się właśnie tak jak ten mężczyzna. Ja nie mogę trwać w swoim brudzie przy tej, która wnosi swoim spojrzeniem Boga. Jeśli kobieta rzeczywiście tak mocno zjednoczy się z Bogiem, tam, gdzie się znajduje, może przemieniać ludzkie serca. Dalej prymas mówi, spójrz na obraz jasnogórskiej matki. Na lewym ręku trzyma syna, prawą przyciska do serca. Co oznacza ta ręka na sercu? Wskazuje na serce. Patrz na serce, miej serce, ale równocześnie ona tego serca strzeże. Chociaż to serce jest niepokalane, Maryja jakby trwoży się o nie. Musi je przecież zachować nienaruszone,
nietknięte dla swojej jedynej, największej miłości, dla Boga, którego niesie światu. I wam potrzebny jest taki maryjny gest, taka powiedzmy w przenośni dłoni na sercu. Czy wszystkie twoje gesty i ruchy strzegą twojego serca? Czy może wręcz przeciwnie, prowokują, rzucają jakieś wyzwania? Tak często się mówi o wyzywającym zachowaniu wielu dziewcząt. Jak chodzisz, jak trzymasz swoje nogi, ręce, jak się pochylasz i podnosisz. Przyjrzyj się sobie. Twoje zachowanie powinno skłaniać raczej do przyklęknięcia przed tobą, niż do znieważania ciebie. To tylko od ciebie zależy, czy ktoś przed tobą uklęknie, czy cię sponiewiera. Bardzo ważne zdanie. To tylko od ciebie zależy, czy ktoś przed tobą uklęknie, czy cię sponiewiera. I od ciebie także zależy, jakie uczucia wyzwolisz w drugim człowieku. Szacunek i gest miłości, czy lekceważenie i namiętność. I dobrze wiecie, jak wiele kobiet jest dziś poranionych fizycznie, seksualnie. I idzie właśnie z tą raną przez swoje życie. Ale jak niewiele młodych kobiet słyszy, że często jest to po prostu konsekwencja twojego zachowania, tego jak się ubierałaś, jakichś bezmyślnie rzucanych gestów, naopak czy jednoznacznie odczytanych przez chłopaków, przez mężczyzn. Bezmyślnie, a może właśnie celowo, ale no niestety przyczyniły się do wielkich zranień w życiu kobiety, do jej sponiewierania. I to może wydarzyć się na każdym etapie życia. Na każdym etapie życia potrzeba wielkiej roztropności w tym, jakie sygnały wysyła nasze ciało. I pisze dalej prymas. Pamiętaj, jesteś odpowiedzialna nie tylko za uczucia, które masz w swoim sercu dla kogoś, ale także za te, jakie budzisz w drugiej osobie. Skromność gestów i ruchów, postawy całego ciała ustrzeże i ochroni skarb twego serca dla wielkiej miłości, dla towarzysza całego twojego życia, przyszłego ojca twoich dzieci. Wpatrzone w Matkę Jezusową, Matkę pięknej miłości, zacznijcie dzisiaj, najmilsze dziewczęta, czujną straż nad sercem polskiej dziewczyny. I jeszcze o modzie. Nie wszystko jedno. Przeciwnie, to bardzo ważne, jak w tej wielkiej krucjacie skromności, którą zaczynacie, będzie wyglądać wasz strój. Królowa Polski z Jasnej Góry ma suknię ozdobioną liliami. Czy do każdej swojej sukienki mogłabyś przypiąć lilię z szaty Matki Boskiej jako wyraz maryjnego stylu i mody? Współczesne niewiasty, nawet te na tronie, często pokazują się publicznie niezupełnie ubrane. A przecież suknia jest po to, by zasłonić ciało, a nie po to, by je odsłaniać. Pamiętaj, masz strzec swego serca. Aby to uczynić, musisz najpierw strzec swego ciała. Czy je osłaniasz? Czy jesteś zawsze naprawdę skromnie ubrana? Dekolty mogą być ładne, krótkie rękawy też, jednak bez przesady. Pamiętaj, że sukienka cię okrywa, a nie odsłania. Te obnażające ubrania są nie tylko nieskromne, ale najczęściej także bardzo nieestetyczne, po prostu brzydkie. Bądź modna, ale nie bez granic. Moda także musi mieć swoje granice. Ty decyduj o wyglądzie twojej sukni według godności twojego dziewczęcego serca i ciała. Nie dopuść, by moda ciebie ograniczała, aby ograniczała twoją skromność i godność. Nie dopuść, by moda ciebie kształtowała. To ty twórz modę. Nie jesteś lalką ani manekinem, by można było tobą dowolnie obracać. Jesteś żywym człowiekiem, kobietą, Polką, dzieckiem Bożym. Zacznijcie dziś krucjatę skromności postanowieniem przyzwoitego ubierania się. Skończcie z tą straszną opinią, że Polki chodzą półnago, że są najłatwiejsze i najtańsze. Niestety opinia w Europie wciąż powtarzająca się o Polkach. Słyszałem o tym osobiście już w kilku krajach. Wy jesteście trudne, a nie łatwe do zdobycia. Ceńcie się. Jesteście drogie,
bo jesteście dziećmi wielkiego narodu, który ceną krwi kupuje sobie wolność. Jesteście dziećmi Bożymi odkupionymi krwią Pana Jezusa. Jesteście dziećmi Matki Najświętszej, która na jasnogórskim obrazie ma oblicze dwakroć zranione za naród. Jesteście więc drogie. Czystości waszego ciała i waszego serca nie sprzedacie za żadną cenę, bo nie ma takiej ceny na ziemi, która byłaby godna waszej czystości, która byłaby zdolna ją opłacić. Za to wy bądźcie gotowi płacić za waszą czystość drogo, choćby krwią własną jak Maria Goretti. Gdy Aleksander chciał ją znieważyć, uderzona śmiertelnie 17 ciosami, jeszcze się broniła, okrywała nagość swego dziewczęcego ciała strzępami poszarpanej sukienki. A wy tak łatwo, tak tanio pozwalacie się modnie rozbierać i obnażać. Przypatrzcie się cięciom na twarzy jasnogórskiej pani. To rycerska pani zna walkę i krew. Jesteście jej dziećmi, dziećmi jej rycerskiego narodu. Czystość kosztuje i to drogo kosztuje. To cnota rycerska, cnota zwycięzców i ludzi odważnych. Tchórzów i wygodnisiów na nią nie stać. Trzeba o nią walczyć, trzeba się na nią nieraz napracować do krwi, ciała i serca. Nieraz zestawia się cnotę czystości z męczeństwem. Święty Dominik Savio ukazał się po śmierci swemu wychowawcy, świętemu Janowi Bosco, w białej szacie przepasanej czerwoną szarfą. Święty zdumiony zapytał: skąd ta czerwień? Przecież jesteś wyznawcą, a nie męczennikiem. Tak, ojcze, jestem wyznawcą, ale zachowałem czystość nieskalaną, a to mnie kosztowało tak, jak męczeństwo, aż do krwi. Jeśli Marię Goretti, dziewczynę spod włoskiego nieba, stać było z miłości dla Chrystusa i Jego Matki na męczeńską śmierć w obronie czystości, to czyż polskich dziewcząt wpatrzonych w zranione oblicze jasnogórskiej królowej nie stać na odwagę czystości i skromności? Czy nie stać was na przeciwstawienie się nieskromnej modzie, a choćby na męczeństwo opinii? Stać was na to, drogie dziewczęta. Stać was na to, aby dziś u stóp Jasnej Góry rozpocząć krucjatę skromności o czyste serca młodzieży polskiej, krucjatę czystych serc o czysty i zdrowy moralnie naród. Stać was na to, aby dziś zerwać z głupią i nieskromną modą, z całym zachowaniem, które obraża godność polskiej dziewczyny. Dla wielu pism wasze obnażone ciało staje się reklamą i przynętą. Zaprzeczcie własnym życiem tej krzywdzącej opinii, jaką narzuca społeczeństwu chora wyobraźnia kilku redaktorów otaczających się tak dobranymi typami. Protestujcie przeciwko takiej reprezentacji polskich dziewcząt. Stać was na to, aby wprowadzić obyczaj, nowy styl, nowy sposób zachowania się, godny, skromny, prawdziwie kulturalny. Styl, który będzie strzegł godności waszego ciała i serca, przyszłych rodzin i obyczaju narodowego. Wy pierwsze zacznijcie żyć tym nowym stylem. Stwórzcie go, wypracujcie, narzućcie go innym, waszym siostrom, koleżankom i kolegom. A potem zażądajcie waszą własną postawą, aby w tym stylu i inni do was się odnosili. Zachowując się godnie, same będziecie miały prawo oczekiwać takiego zachowania od innych, będziecie miały prawo żądać go dla siebie. To będzie wasz wspaniały maryjny czyn. Jestem zbyt słaba, pomyślisz, aby wytrwać w tych postanowieniach. Co robić? Jak na to zaradzić? Jest jeden sposób niezawodny: złożyć całą siebie, swoje oczy, serce i dłonie w ręce niepokalanej. Wtedy nie działasz już ty, ale działa ona w tobie. Niech więc strzeże i prowadzi ciebie zawsze zwycięska. Piękny list, jak widać, bardzo aktualny i myślę, że warto do niego wracać czasem w formie rachunku sumienia, ale przede wszystkim mądrych wskazówek, które pomagają nam żyć pełnią tego daru, jaki otrzymała każda z was. Daru własnego ciała, daru piękna, daru, którym Bóg chce się posłużyć, aby innych doprowadzić do siebie.
Tyle w kwestii tego tematu. Tutaj są jeszcze pytania, na które obiecałem odpowiedzieć. Jeszcze pamiętam, że różańce miałem poświęcić, tak? Ile jest różańcy do poświęcenia? To proszę się o to upomnieć, żebym tego jednak nie zapomniał. Pukajcie, a nie czytałem wcześniej tych pytań, także teraz dopiero się zapoznaję z nimi. Pukajcie, a otworzą wam, bądź wola twoja. Czy mamy prosić, kiedy czegoś bardzo pragniemy, czy poddać to woli Bożej? Prosić tak, bo jednak jest też napisane w Piśmie Świętym, proście, a będzie wam dane. Prosić to też ćwiczyć się w pokorze. Człowiek pokorny prosi, nie ma z tym problemu. A bądź wola twoja polega na tym, że Bogu zostawiam decyzję, czy On wysłucha mojej prośby, czy też nie. Tak więc na tym to polega. Prosić nie sprzeciwia się oddawaniu czegoś woli Bożej. Woli Bożej poddajemy owoce naszej modlitwy. Czy Bóg nas wysłucha, czy też nie. Jak radzić sobie na co dzień z niewierzącym mężem i dziećmi? Własnym przykładem, przykładem swojej wiary i myślę też, że jeżeli jesteśmy świadkami ich grzechów, to też ta Boża łaska działa przez zrównoważenie, a więc jeżeli na przykład mąż grzeszy w ten sposób, że nie modli się, nie chodzi na mszę, to ty wynagradzaj Bogu przez swoją własną pobożność, przez swoją modlitwę. Może właśnie trzeba modlić się teraz podwójnie, być dwukrotnie bliżej Pana Jezusa, by to zrównoważyć. Jeśli dzieci grzeszą w jakieś sposoby, no, typowe dla osób takich niewierzących, to po pierwsze, jeżeli to są te młodsze dzieci, to stawiać im wymagania i wychowywać je, tu nie odpuszczać. Nie może być tak, że im wolno wszystko. Jakieś zasady muszą być. Jeżeli są to dzieci dorosłe, to również właśnie jakby szukać tej odwrotności. Przeciwieństwem tego, co stanowi grzech dzieci, równoważyć to zło, modlić się za nie i od czasu do czasu mądrze interweniować. Choćby nawet był sprzeciw, czy to ze strony męża, czy dzieci, to jednak jest to twoją powinnością, aby od czasu do czasu powiedzieć, to jest grzechem, to jest złe, nie powinieneś tego robić. I to jest takie sianie ziarenek, że to kiedyś wyda dobry owoc. Może dzieci się będą buntować na te słowa, to nie twoja sprawa, spadaj i tak dalej. To jednak oni będą o tym myśleć. Niedawno też rozmawiałem z pewną kobietą, ma lat 30 i mówi, że ma wielki żal do rodziców, że kiedy była nastolatką, to nie reagowali na to, jak robiła coś ewidentnie złego. Bo ci rodzice wychodzili z założenia, no jest nastolatką, po prostu ma teraz taki etap buntu, no musi się wyszaleć, wyszumieć. I teraz po latach ona ma wielki żal, że mimo wszystko rodzice nie interweniowali, że oni powinni byli spełnić ten swój trudny obowiązek, czyli sprzeciwić się złu, w który ona wchodziła. I dalej tutaj jest takie pytanie, jak założyć wspólnotę kobiet? Mamy jeszcze półtorej godziny, chętnie opowiem na to pytanie. Więc w Kościanie byłem kiedyś i tam były takie pewne zasady odnośnie tego, jak powinien wyglądać proces tego zakładania wspólnoty kobiet, ale na to pytanie to najlepiej właśnie odpowie pani, która sama założyła tą wspólnotę. Ona właśnie się też posiłkowała tą konferencją, więc dobrze byłoby sobie stworzyć może taki czas, przestrzeń spotkania. Jeśli autorka tego pytania tutaj jest, na pewno jest, to polecam tutaj się zwrócić do pani. Ona ma już cały gotowy, sprawdzony przepis. Podzieli się chętnie tym doświadczeniem. Ja tu mówię, że no musi być błogosławieństwo biskupa dla tej sprawy. A więc tak w skrócie, zebrać grupę osób, które chciałyby w tym być, stworzyć sobie jakiś konkretny program, znaleźć jakiegoś kapłana, który będzie opiekunem tej grupy, no i poprosić o błogosławieństwo biskupa. No i też trzymać oczywiście tych różnych zasad, wierności Kościołowi, jego nauczaniu, nie szukać jakichś takich różnych dziwactw, bo to zawsze źle się kończy. Także w skrócie, bo to naprawdę byłby temat na całą konferencję. Mam syna 23 lata, mieszka z dziewczyną, razem studiują. Nie zgadzam się z tym, wykrzyknik, dobrze. Jak postępować w takiej sytuacji? Jakich argumentów użyć, żeby przekonać syna, że nie jest to dobre? Oboje są wierzący. Ja właśnie to się śmieję, że właśnie z tą wiarą taka jest. No, jaka to jest wiara, kiedy ktoś żyje w grzechu? To w co on wierzy? W
co on wierzy? No jakby wierzył w Boga, no szatan też wierzy w Boga. Tylko, że mu się sprzeciwia. I to jest właśnie ten problem, że ktoś, kto mówi, że jest wierzący, ale grzeszy, no to ja też odpowiadam, no szatan też wierzy, ale sprzeciwia się Bogu. No więc, jak mówię, każda sytuacja jest indywidualna i tutaj pytanie, czy to są argumenty, czy może jakieś inne sytuacje, no to jest dorosły człowiek. Więc on sam de facto odpowiada za te wybory, ale trzeba rozmawiać, mówić o tej sytuacji, że to jest grzech, że będą z tego powodu konsekwencje. Modlić się za tego syna, za tą dziewczynę również, poddawać woli Bożej. No nic poza tym więcej się nie da zrobić. Jak mówię o takich argumentach, no taki dla mnie zawsze argument, który ja mówię w konfesjonale, kiedy ktoś przychodzi do konfesjonału w takiej sytuacji. Wiadomo, rozgrzeszenia nie dostanie, ale no przyszli, więc mówię. To jest to, że najczęściej takie związki się rozpadają. Jeżeli już dojdzie do małżeństwa, to bardzo szybko po prostu się zniszczy. No nie da się zbudować coś trwałego na grzechu. Nie da się zbudować coś trwałego na grzechu. No i pytanie, czy ktoś chce wchodzić w takie życie obarczony grzechem, zbierać konsekwencje tego, że się żyło na kredyt złego ducha, szatana, że trzeba będzie później to wszystko spłacić. No kolejny argument to argument z miłości. A więc czy ty naprawdę kochasz tę dziewczynę? Jeżeli ją kochasz, no to dlaczego życzysz jej jak najgorzej? Ale ja nie życzę jej jak najgorzej. No ale przecież gdyby teraz, nie daj Boże, umarła, no to będzie potępiona, bo umarła w grzechu, tak samo ty. Jakbyś jej życzył jak najlepiej, to chciałbyś, żeby poszła do nieba. No nie może pójść do nieba, bo żyjecie w grzechu, nie przyjmujecie komunii świętej. No bunt był straszny, ale wiem, że on myślał później nad tym. Myślał nad tym i kiedyś, jakiś czas temu, przyszedł taki mężczyzna do mnie i powiedział, że pod wpływem jednej spowiedzi u mnie, no, że zmienił swoje życie, właśnie zerwał z takim grzechem i pojawiły się inne problemy. No ale to właśnie tak jest, że nie ma grzechu na kredyt. Że szatan, jak już się mu człowiek wyrwie w taki sposób, to mu bardzo szybko uprzykrzy życie. Tak więc właśnie te argumenty z miłości, z wiary, no one są takimi podstawowymi. Ale też praktyka. Większość takich małżeństw, które budowane są na grzechu, no po prostu nie przetrzymuje wielkich prób, które są typowe w małżeństwie. Mąż po pracy codziennie pije 1, 2, 3 piwa i siedzi na internecie. Nie więcej. Wie więcej, co dzieje się w świecie, niż w domu. Nie widzi problemu. Uważa, że każdy facet po pracy tak robi. Czy w tej sytuacji żona powinna trwać przy mężu, czy odseparować się, wierząc, że wreszcie się ocknie i zauważy problem i zechce walczyć z nałogiem? W ogóle kwestie separacji to zawsze trzeba podejmować dopiero po konsultacji ze spowiednikiem, po takim rozeznaniu, czy to jest zgodne z wolą Bożą. Bo jeżeli tu się pomylimy, to może się okazać, że stan męża jeszcze się pogorszy, że on do tych grzechów dołoży grzech cudzołóstwa, zdrady żony i znajdzie sobie jakąś inną kobietę, może będzie miał jeszcze z nią dzieci i pomnoży to swoje nieszczęście. Oczywiście, jak powiedziałem, na zło przyzwalać nie wolno. No, jest taka sytuacja, jaka jest, że on jest alkoholikiem, bo jeżeli ktoś pije codziennie piwo, choćby jedno, to jest alkoholikiem. I tutaj nie ma w ogóle dyskusji. Ale w takiej sytuacji, no, jak powiedziałem, sprawa jest skomplikowana, ale jeżeli ona dotyczy alkoholu, pamiętajcie, są takie miejsca, gdzie kobieta żyjąca z alkoholikiem może otrzymać profesjonalną pomoc i dobrze, żeby to były takie miejsca, no, gdzieś przy kościołach, prowadzone przez kościół dla tak zwanych współuzależnionych. I jak mówię, no nie jest to sytuacja typowego alkoholika, który przychodzi schlany i robi w domu nie wiadomo co. Ale już to, co tutaj jest napisane, no świadczy o jego poważnej chorobie i to oznacza, że też musisz nauczyć się reagować w odpowiedni sposób na to, co dzieje się w jego życiu, jak się zachowuje, jaki ma stosunek do ciebie, właśnie to, że nie podejmuje obowiązków domowych, małżeńskich. I największy błąd popełnia kobieta wtedy, kiedy nic z tym nie robi, że zaczyna to akceptować. Albo jeżeli, no właśnie, odejdzie od męża, to też nie jest dobre rozwiązanie, bo to często okazuje się, że pogarsza tylko życie obojga. Więc trwać i nic nie robić jest źle i także odchodzić też nie jest dobrze. Więc polecam, żeby właśnie się zwrócić do takich ośrodków i nauczyć się w sposób
zdrowy, normalny, pozytywny, reagować na tego rodzaju sytuacje, które w ostateczności mają doprowadzić męża do jakiegoś opamiętania. I pamiętajmy, że tego rodzaju instytucje mają wypracowane pewne modele pomocy, które się sprawdzają, że to nie jest tak, że tam ktoś siedzi i na poczekaniu wymyśla, jakby tu pani pomóc, tylko oni proponują konkretne rozwiązanie, bo jednak problemy alkoholików są dość podobne do siebie. To, w jaki sposób reagują na różne zachowania, choćby właśnie to, co tutaj jest napisane, że nie widzi problemu i tak dalej, uważa, że wszyscy tak robią, że to się jemu należy. To jest typowe dla większości alkoholików. I oni na to mają rozwiązania, tylko trzeba je poznać. Także polecam korzystać z takiej profesjonalnej pomocy. Kobieta, która samotnie zmaga się z alkoholizmem męża nałogowca, tu jest podany przykład alkoholizmu, ale to mogą być inne nałogi, na przykład coraz bardziej popularny hazard, potworna rzecz, pornografia i tak dalej. Możemy tutaj wymieniać ich wiele więcej. Z każdego rodzaju uzależnieniem trzeba podjąć konkretną walkę i nie wolno podejmować tego rodzaju działań w pojedynkę. Tu trzeba szukać profesjonalnej pomocy. No i oczywiście modlić się za męża, to jest bardzo ważne. Syn po kłótni, lat 18, wyprowadził się z domu i zamieszkał z dziewczyną. Nie chce wrócić do domu. Po wielu próbach, prośby męża i mnie. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak się zachować? Czy nalegać, żeby wrócił? No, ja też mówię, że jest ta przypowieść o synu marnotrawnym, który w pewnym momencie odszedł od swoich rodziców, od swojego ojca. I zarył o dno, tak bardzo porządnie zarył o dno. Ojciec przewidział, że tak będzie i pozwolił mu doświadczyć tych konsekwencji. I czekał cierpliwie, aż on wróci. Więc pozwolić synkowi zaryć o dno. On kiedyś przyjdzie. Ale najgorzej jest wtedy, jeżeli właśnie syn się wyprowadził, mając lat 18, no więc jeszcze bardzo, bardzo niedojrzały człowiek. I są takie właśnie sytuacje i okazuje się, że tatuś czy mamusia robił przelewy mu na konto. No bo jeżeli się wyprowadził, to żeby nie głodował czy coś, mieszka gdzieś tam u kolegów czy u dziewczyny. I jeszcze nie pozwalają, żeby zarło to dno, prawda? Albo była inna sytuacja, też bardzo podobna, po kłótni z rodziców poszedł gdzieś mieszkać u kolegów. No ale ci koledzy to byli z takiego półświadka i tam doszło do tego, że gdzieś tam wziął udział w jakimś rozboju. No i nagle przyszła do nich policja. Do rodziców i mówi, że no państwa syn tutaj jest poszukiwany, bo po prostu no popełnił przestępstwo, jest podejrzany o popełnienie przestępstwa. No okazało się, że rzeczywiście tak było. No i ci rodzice później zrobili dosłownie wszystko, żeby wyciągnąć synka z tego problemu. Użyli wszystkich swoich wpływów, tak że w sumie on nie doświadczył żadnych konsekwencji tego, że uciekł z domu, że wszedł w taki półświatek, że popełnił przestępstwo. Czy nawrócił się? Nie nawrócił się. On powtórzył po pół roku dokładnie to samo i oni ponownie znowu ratowali synka. Własną głupotą niestety coraz bardziej niszczyli to dziecko, bo nie potrafili dać mu, nie pozwolili mu doświadczyć owoców swoich błędów. Ja wiem, że to jest trudne i bez wątpienia też ojciec syna marnotrawnego cierpiał, kiedy domyślał się, wiedział, że jego syn no, musi po prostu karmić świnie, że je jakieś tam odpadki. Ale pozwolił Bogu działać w jego życiu i w końcu syn upokorzony wrócił. A więc czasami potrzeba pozwolić synowi doświadczyć owoców tego, co sam sobie wybiera. Oczywiście na jakimś wczesnym etapie po takiej kłótni można jeszcze podejmować próby rozmowy, ale też stawiać jakieś warunki. Nie może to być tak, że to jest syn terrorysta i on będę z wami mieszkał pod warunkiem, że będziecie zgadzać się na wszystko. No nie. To my stawiamy warunki i je będziemy egzekwować. Ty mieszkasz u nas. Jak nie chcesz przyjąć tych warunków, proszę, właśnie, wyprowadź, ale wtedy zostajesz sam. To są też bardzo trudne sprawy, trzeba je rozeznawać, ale no właśnie, tu potrzeba też takiej mądrości, jaką okazał się ojciec syna marnotrawnego. Czy jeśli narzeczeni są różnej wiary, syn katolik, narzeczona ewangelik, mogą przyjąć, wstąpić w związek w kościele katolickim? Jak to się ma do wiary katolickiej i ewangelickiej, typu wychowywanie dzieci, w jakiej wierze, uczestniczenie we mszy świętej, czy syn może chodzić i uczestniczyć w mszy świętej ewangelickim kościele, czy... No nie, już się nie odczytam, coś tutaj jest. No to tak, z tą panią już rozmawiałem.
Ale też tak w paru słowach, to jest tak, że no, są możliwe takie związki małżeńskie między osobami różnej wiary, to znaczy strona katolicka z osobą innej wiary. Zawsze jednak potrzeba zgody biskupa, kurii. I o taką zgodę trzeba będzie się zwrócić. To jest też szereg rozmów z proboszczem odnośnie pewnych zobowiązań, które strona innowiercza musi podjąć, jeżeli chcą ślubu w kościele katolickim. I tu warunek jest taki, że dziecko musi być wychowywane w wierze katolickiej i ma prawo do chrztu katolickiego. I tutaj jest problem większości protestantów, bo oni na to się nie chcą zgodzić. I z reguły do ślubów takich mieszanych nie dochodzi. Oni tutaj bywają często tacy bardzo właśnie przekonani o tym, że ta ich wiara jest najprawdziwsza z prawdziwych i dlatego odrzucają taką możliwość. No, ale jeżeli by chcieli mimo wszystko taki ślub w kościele katolickim, muszą przyjąć to, że dziecko będzie ochrzczone w obrządku katolickim, będzie wychowywane w wierze katolickiej. No, w praktyce bywa to bardzo różnie. Oczywiście to pytanie kolejne, czy taka osoba może uczestniczyć, czy tam dzieci we mszy świętej ewangelickiej. No nie ma, w ogóle oni nie mają Eucharystii, nie mają mszy świętej, oni nie mają Najświętszego Sakramentu, oni to wszystko odrzucili. Nie ma tam mszy świętej, nie ma komunii takiej, jaką my znamy, oni nie uznają obecności Pana Jezusa w Eucharystii, nie ma spowiedzi takiej, jaką my mamy sakramentalnej, odrzucają Matkę Bożą, a więc no, nie ma to wiele wspólnego z tym, co my tutaj mamy, więc trudno byłoby, aby strona katolicka, chcąc wzrastać w wierze, zamiast mszy katolickiej chodziła na takie spotkania modlitwy do ewangelików. Z tego po prostu żadnego rozwoju duchowego nie będzie. I w ogóle to my odradzamy tego rodzaju małżeństwa, bo wiadomo, są zakochani na początku, wszystko pięknie, ładnie, no ale potem, zwłaszcza kiedy pojawiają się dzieci, to jest właściwie takie nieustanne przeciąganie dzieci na jedną, na drugą stronę. Z tego nic dobrego się nie dzieje. Czy jeśli nie mogę wyjść na mszę świętą w czasie pracy, mogę przyjąć komunię świętą Pana Jezusa bez uczestnictwa we mszy świętej? No jeżeli jest to spowodowane pracą, jakąś służbą, no to tak, warto chociażby przyjść, by móc przyjąć komunię świętą. Aha, bo to jest ciąg dalszy tego pytania. Czy w czasie mojej pracy zawodowej, gdy wyjdę na pół godziny na mszę świętą w tym samym budynku, jest to grzechem, bo po pracy nie mam możliwości uczestnictwa w Eucharystii? No, oczywiście, że można jak najbardziej, jeżeli nie ma innej możliwości. Dobrze jest jednak te pół godziny w jakiś sposób odrobić, żeby nie było posądzenia, że to jest nieuczciwe, że tu pani bierze pieniądze za to, że sobie idzie przyjąć komunię świętą, więc tam o te pół godziny dłużej, czy zrezygnować z jakiegoś tam odpoczynku, przerwy, ale żeby jednak było to też w jakiś sposób uzupełnione. Czy czytanie słowa na dany dzień możemy traktować jako czytanie Pisma Świętego w danym dniu? Tak, jak najbardziej. Może to być czytanie, może to być Ewangelia, ale dobrze jest chwilę się na tym zatrzymać, żeby to była też jakaś medytacja. I zawsze zadajemy sobie pytanie, jak to słowo ma się do mnie, do mojego życia? Co niesie ze sobą na ten mój konkretny dzień, na ten czas, w którym teraz żyję i jestem? Czy każdy z nas jest napełniony Duchem Świętym? Czy o łaskę Ducha Świętego trzeba się modlić, aby ją otrzymać? Czy jesteśmy ją obdarzeni? No właśnie, w momencie chrztu świętego każdy z nas otrzymuje Ducha Świętego. To jest taki pierwszy, najważniejszy moment i od tej pory Duch Święty w nas mieszka. Dodatkowe dary Ducha Świętego otrzymujemy w sakramencie bierzmowania. Tylko warto je później przyzywać świadomie, modlić się o nie, ponawiać je. Wtedy one w nas działają. A więc trzeba też w ciągu naszego życia, najlepiej codziennie, rano, wieczorem, modlić się o dary Ducha Świętego albo w konkretnych sytuacjach, kiedy potrzebujemy. Na przykład jak ja dostaję jakieś trudne pytania, czyli właśnie te, które tu są, to zawsze takie zdanie, Duchu Święty ratuj, bo nie mam pojęcia i wyjdę na głupka, nie wiem, co mam mówić. I zaraz pojawia się odpowiedź. Także w trudnych sytuacjach, jeżeli takie trudne pytania zadawam mąż, dziecko, czy gdziekolwiek, można tak westchnąć Ducha Świętego o pomoc i on przychodzi natychmiast, przychodzi natychmiast. Więc on przychodzi, kiedy go wołamy, kiedy go przyzywamy, ale też dobrze mieć takie stałe momenty modlitwy do Ducha Świętego. Bez wątpienia w dzisiejszych czasach trzeba modlić się do Ducha Świętego, bo inaczej się pogubimy. Jestem rozwiedziona, mąż zdradzał, czy ja odpowiadam za jego postępowanie? Mąż żyje w związku z kobietą, ma rodzinę, dzieci w innym związku niesakramentalnym. Jak powinnam się modlić, traktować ten stan, czy odpowiadam za jego grzech?
No jest coś takiego czasami jak współodpowiedzialność za grzech i to jest to, co katechizm nazywa grzechami cudzymi. Więc oczywiście to jest krótkie pytanie, nie znam historii zupełnie tej pani, więc to dobrze byłoby sobie kiedyś tam rozważyć z jakimś tam kapłanem, na ile się ktoś mógł przyczynić do takiego stanu, że po prostu małżeństwo w pewnym momencie przestało istnieć, że mąż się wyprowadził. No są różne. Różne są tutaj przyczyny, błędy, jak to większość księży mówi, z reguły z jednej i z drugiej strony. No tak to czasami bywa. No ale jeżeli on teraz grzeszy, prawda, podejmuje jakieś tam złe wybory, no to też nie jest tak, że kobieta ponosi odpowiedzialność za jego kolejny grzech, prawda. No może gdzieś miała współudział w tym, że doszło do rozwodu, no ale jeżeli on później podejmuje kolejne grzechy, no to trudno, żeby ona odpowiadała. Ale będzie duchowo odczuwała konsekwencje jego grzechów, bo to jest, powiedziałem, powiązanie, duchowe powiązanie. I dlatego musi się modlić za siebie i za męża. I tu miałaby grzech, gdyby nie modliła się za swojego męża. On jest cały czas jej mężem, mimo że odszedł, że żyje w jakimś innym związku. Ona powinna jako żona modlić się za swojego męża o jego opamiętanie, zbawienie, o to, żeby no, kiedyś przynajmniej na tym łożu śmierci wyznał swoje grzech. Gdyby tego nie robiła, no to byłby grzech i wielkie zaniedbanie. Więc o tym też warto pamiętać, o tej odpowiedzialności. No i też jej odpowiedzialność, by samej nie wejść w grzech. Właśnie przez to, że no, zacznie życie w jakimś innym związku, znajdzie sobie jakiegoś innego Pana, no i wtedy już sama też traci łaskę Bożą. Utrata Bożej łaski, możliwości przyjmowania Komunii Świętej, no byłaby w tym momencie największą katastrofą już całego małżeństwa i jej samej, i męża. W młodym wieku dziewczyna dokonała aborcji. Po pewnym czasie uczyniła akt żalu, pokuty i pojednania i nawróciła się. Czy miłosierny Bóg przebaczy taki czyn? Co jeśli człowiek nie potrafi sobie przebaczyć? No właśnie, to jest taka typowa sytuacja. Człowiek zrobił coś bardzo złego, ale jeżeli się nawrócił, jeżeli wyznał ten grzech w sakramencie pokuty, to jest bardzo ważne, to każdy grzech zostaje przebaczony. Każdy, nawet najgorszy. Choćby zabiła swoje jedno dziecko, 10 dzieci. Niedawno pisałem artykuł do naszego dziennika, bo tam no, prawie co środę pojawiają się moje artykuły. To właśnie wykorzystałem fragment świadectwa pewnej kobiety, która mieszka w Medjugorje, przeprowadziła się tam, mieszka już kilkanaście lat. I ona, wyobraźcie sobie, dokonała w swoim życiu chyba 4 aborcje. Ale tutaj nie jestem pewien, może nawet i więcej. 4. A, wszyscy znają tę historię. Właśnie. I ona została uzdrowiona właśnie przez koronkę do Bożego Miłosierdzia. Jakoś bardzo mocno dotknęły ją słowa wypowiedziane przez Pana Jezusa do siostry Faustyny, że choćby największy grzesznik zwrócił się o moje miłosierdzie, otrzyma je. I o tym trzeba pamiętać. Bóg ma miłosierdzie dla każdego. Dopóki człowiek żyje, ma prawo do jego przebaczenia. Więc jeżeli Bóg przebaczył tobie, to ty przebacz sobie. Masz w sobie taką moc. Tylko uwierz w to, że Bóg tobie przebaczył. Nie podejmuj tej pokusy od szatana, ciągłego rozdrapywania tych ran. Owszem, jest to pewien proces, ale też uzdrowienie, które nastąpi, jeżeli zostanie do tej sytuacji zaproszony Pan Jezus. Tak więc taka jest odpowiedź na te pytania. Dobrze, fajnie się gada, ale jest godzina 18:01. To panie pewnie na kolację będą chciały iść. Ja właśnie nie wiem, czy jeszcze zejść na tę kolację, ale no nie, no muszę się jeszcze spakować. Dobrze, już nie będę jechał na głodnego. Ale bardzo, bardzo paniom dziękuję tutaj za tą bardzo życzliwą obecność i za te otwarte wasze serca, za słuchanie, w ogóle za zaproszenie, bo to też jest dla mnie zawsze taki błogosławiony czas, kiedy sam przy okazji mogę się czegoś douczyć, dowiedzieć. Przez chwilę stać się takim narzędziem Pana Jezusa w tych różnych sprawach, które dzieją się w waszym życiu. Więc właśnie, obyśmy tak jakoś szli razem do Pana Jezusa, pamiętając o sobie nawzajem w modlitwie, no i wspierając, bo myślę, że jeszcze się zobaczymy, bo tutaj już słyszę, że są jakieś plany kolejnych rekolekcji w przyszłym roku, więc ja bardzo chętnie, także myślę, że jak Pan Bóg pozwoli, że się spotkamy, to na pewno jeszcze będzie okazja, by skorzystać z tego wielkiego dobra, jakim jest właśnie wasza wspólnota.
I teraz na zakończenie tej mojej obecności przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Jeszcze pójdę właśnie po ten kociołek z wodą święconą i poświęcimy.